Ten wykład poświęcimy dalej pochodnej i zastosowaniom pochodnej, ale w bardzo specyficznej sprawie. Chodzi o regułę de l'Hopitala. Jest coś takiego w matematyce, jest twierdzenie, które się akurat nazywa często regułą de l'Hopitala, tak się to pisze, nazwisko francuskie. O co chodzi? Wracamy do funkcji i do ich granic. Był taki moment na wykładzie, gdy liczyliśmy granice funkcji, gdy wypisywałem różne funkcje i mówiłem, to są trudne granice. Wrócimy do tych granic i udowodnimy ich wartości, jak będzie już reguła de l'Hopitala. Otóż będzie potrzebna pochodna i dlatego w tym miejscu możemy wrócić do tej sprawy. Sytuacja jest taka. Jeżeli mieliśmy funkcję i granicę z niej, sinus x przez x, no to w zerze wtedy powiedzieliśmy, że ta granica jest równa 1. Nie sililiśmy się na dowód tego faktu, a teraz to udowodnimy. Jeżeli był tangens x przez x, teraz inaczej zapisuję, w x dążącym do zera, też to dąży do jedynki. To wiemy, ale nie było to udowodnione. Jeżeli mieliśmy funkcję e do x minus 1, też charakterystyczną, to przy x dążącym do zera też dąży do jedynki. Proszę zwrócić uwagę, że ta funkcja, ten ułamek, to jest funkcja jakiego typu? W przejściu granicznym, gdy x dąży do punktu 0, sinus dąży do zera i mianownik x też dąży do zera. Powiemy, że jest to wyrażenie albo symbol nieoznaczony typu 0 nad 0. I tak to zapiszemy. Tu analogicznie 0 nad 0. Tutaj też to jest 0 nad 0, bo przy x dążącym do zera licznik dąży do zera, mianownik dąży do zera. No więc trudna funkcja i trudna granica funkcji. Może być taka sytuacja, że liczymy granicę limes logarytm z x przez pierwiastek z x przy x dążącym do plus nieskończoności i wtedy logarytm w nieskończoności dąży do nieskończoności, mianownik też dąży do nieskończoności i mamy wyrażenie nieoznaczone nieskończoność nad nieskończoność. Czyli są to dość szczególne sytuacje, gdy mamy wyrażenie nieoznaczone, symbol nieoznaczony albo 0 nad 0, albo nieskończoność nad nieskończoność, przynajmniej w tych przykładach. Oczywiście były przykłady takich wyrażeń, przy których radziliśmy sobie, na przykład x do trzeciej, taka funkcja minus 1 przez x kwadrat minus 1 przy x dążącym do jedynki, to jest wyrażenie 0 nad 0, ale nie mieliśmy problemu z wykazaniem, ile ta granica wynosi. Podobna sytuacja była taka w przykładach naszych, ciągle jesteśmy na wykładzie, z granic funkcji. Na przykład pierwiastek z x minus 1 minus 1 przez x minus 2 przy x dążącym do 2 i równa się. I też sobie tu poradziliśmy bez nadzwyczajnych środków. Poprzez pewne operacje techniczne potrafiliśmy i arytmetykę granic, twierdzeń o arytmetyce granic, przy pomocy tych twierdzeń daliśmy sobie radę. Do czego zmierzamy? Otóż teraz chcemy rozstrzygać te trudne przypadki. Tego dotyczy twierdzenie. Twierdzenie, które właśnie jest też regułą de l'Hopitala. Sytuacja jest następująca. Mamy taki ułamek, mamy dwie funkcje. F od x przez g od x. Obydwie są różniczkowalne, ta w mianowniku jest niezerowa, żeby wszystko było dobrze. Otóż zakładamy, że to wyrażenie w x0 w pewnym punkcie jest wyrażeniem nieoznaczonym typu 0 nad 0 albo typu nieskończoność nad nieskończoność. Co to oznacza? 0 nad 0 to znaczy, że limes f od x przy x dążącym do x0 równa się limes g od x przy x dążącym do x0 i to się równa 0. To oznacza, że ten ułamek, ten iloraz jest wyrażeniem symbolem nieoznaczonym w przejściu granicznym do x0, a nieskończoność nad nieskończoność, no to już może szybciej f od x dąży do nieskończoności przy x dążącym do x0 i analogicznie g od x dąży do nieskończoności przy x dążącym do
x0. Mamy taką sytuację. Mamy ilorazy funkcji f przez g albo typu 0 nad 0, albo typu nieskończoność nad nieskończoność. Teza twierdzenia i reguły de L'Hôpitala jest następująca. Jeżeli istnieje granica ułamka, gdzie w liczniku jest pochodna licznika, a w mianowniku pochodna mianownika, przy tym samym przejściu granicznym, i to jest granica właściwa albo niewłaściwa, wtedy istnieje limes wyjściowej funkcji, czyli f od x przez g od x przy x dążącym do x0, i to się równa limes f' od x przez g' od x przy x dążącym do x0. Jeszcze raz, o co tu chodzi? Mamy ułamek, trudną granicę funkcji typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność. Bierzemy iloraz pochodnych. Jeżeli okaże się, że iloraz pochodnych ma granicę właściwą albo niewłaściwą, wtedy istnieje granica wyjściowej funkcji i wtedy zachodzi równość. Ktoś powie, no, mamy policzyć granicę takiego ułamka, a trzeba liczyć i sprawdzać, czy istnieje granica pochodnych. Rzecz w tym, że czasem iloraz pochodnych jest funkcją dużo prostszą i już nie jest wyrażeniem nieoznaczonym typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność, i dlatego to idzie łatwiej. Proszę jednak pamiętać, że twierdzenie mówi o tym, że jeżeli ta granica istnieje, to dopiero wtedy możemy powiedzieć, że ta granica istnieje i zachodzi równość. Za chwilę skomentuję jeszcze raz ten fakt i podamy przykłady na zastosowania. Nim podam jednak przykłady na stosowanie tej reguły, jeszcze kilka uwag, ale przypomnijmy samą regułę, że rzecz dotyczy ilorazu funkcji, która jest typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność, i objaśniliśmy w przejściu granicznym do punktu x0, objaśniliśmy, co to znaczy. No i zajmujemy się wtedy pochodnymi, czyli ilorazem pochodnych, i jeżeli iloraz pochodnych przy x dążącym, teraz inaczej to zapisuję, przy x dążącym do x0 ma granicę g i to jest granica właściwa, to wtedy ten ułamek też ma granicę g i istnieje i jest g. Jeżeli g wyjdzie plus nieskończoność, to twierdzenie mówi, że ten ułamek też jest, ma granicę niewłaściwą nieskończoność. To twierdzenie wypada udowodnić. Odsyłam jednak do literatury. No, trzeba o pochodnych trochę wiedzieć i dobrze jest znać tu matematyką. Podpowiem twierdzenie Cauchy'ego, które po twierdzeniu Lagrange'a, właściwie po twierdzeniu Rolla, dowodzi się, i proszę znaleźć sobie to twierdzenie, i potem dowód już nie będzie taki trudny, także dowodu nie podaję. I kolejne uwagi, że to twierdzenie jest też prawdziwe, jeżeli x0 jest nieskończonością, czyli jeżeli rozpatrujemy granice w nieskończonościach. Prawdziwe jest również, kolejna uwaga, gdy rozpatrujemy granice jednostronne tylko. Także ono jest bardzo dobrym twierdzeniem i takim bogatym w zastosowania. No cóż, powiedziałem już, że nie wypada robić takiego błędu. Ktoś ma taki ułamek, kolejna uwaga, bierze ten ułamek, czyli pochodnych, i okazuje się, że granica ilorazu pochodnych nie istnieje i wyciąga fałszywy wniosek, że wtedy nie ma granicy ten iloraz. Powtórzmy, jak iloraz pochodnych ma granicę, to wtedy istnieje granica wyjściowego ilorazu. Jeżeli jednak iloraz pochodnych nie ma granicy, to wtedy granica ta może istnieć, tylko trzeba ją znaleźć inną metodą. I tu odsyłam do przykładu takiego książkowego, że jeżeli mamy f przez g od x, przykład, go tutaj zapiszę i funkcję podaję, to jest x kwadrat sinus, chyba będzie dobrze, czyli podzielone przez x. Proszę sobie sprawdzić, że granica pochodnych, przeliczyć pochodne i przeliczyć granicę pochodnej. I granica ta nie istnieje, a ta granica istnieje i jest równa w przejściu granicznym x do zera, dąży do zera. To jest
Nietrudne. No więc teraz przykłady. Już bądźmy konstruktywni. No to weźmy granicę sinus x przez x. Wreszcie doczekała się ta funkcja granicy w zerze. Jedynka, powiedzieliśmy. No to teraz spróbujmy zastosować regułę de L'Hôpitala. Rzeczywiście jest wyrażenie 0 nad 0, bo przy x dążącym do 0 i sinus i x dążą do 0. Czyli stwierdzamy, że jest wyrażenie nieoznaczone 0 nad 0. No to cóż, bierzemy iloraz pochodnych i tu uwaga techniczna. Niektórzy piszą tak, to się równa, o tak piszą, to się równa limes, dodają czasem takie h pod tym, że stosują regułę de L'Hôpitala, to się równa limes, pochodna licznika cosinus x przez pochodna mianownika 1. Ja nie zalecam tej zasady, to znaczy proponuję, żeby odrębnie wziąć, tu zostawić trochę miejsca na wynik, ale odrębnie wziąć granicę pochodnych, no bo przecież ta granica nie wiemy, czy istnieje, a ta może istnieć. Mogą być różne sytuacje. Bezpieczniej jest wziąć granicę pochodnych, co już wzięliśmy przy x dążącym do zera, no i sprawa jest oczywista, bo to już nie jest wyrażenie nieoznaczone, bo kosinus w zerze dąży do jedynki, funkcja jest ciągła, tu jest jedynka, czyli granicą jest 1. Wniosek, ta granica tej funkcji istnieje i jest też równa 1. Weźmy kolejny przykład. Weźmy granicę funkcji, która też u nas się przewijała. E do x minus 1 była ważna przy x dążącym do 0. X dąży do 0, e do x dąży do 1, licznik dąży do 0, mianownik dąży do 0, czyli jest wyrażenie 0 nad 0. No i stosujemy regułę de L'Hôpitala. Próbujemy. Bierzemy iloraz pochodnych. Pochodna, i teraz bez limesa zapisuję inaczej, pochodna licznika, pochodna e do x, minus pochodna jedynki 0, przez pochodną mianownika, przez 1 formalnie. Przy x dążącym do 0, ta granica istnieje, no bo to dąży do jedynki i równa się 1. Wniosek, ta granica istnieje i równa się 1. Weźmy jeszcze jeden przykład, tak żeby była nieskończoność nad nieskończoność może, czyli granica logarytm, też tu wypisywałem przed chwilą, logarytm z x przez pierwiastek kwadratowy z x przy x dążącym do plus nieskończoności. Mamy następującą sytuację, trudną funkcję, trudną granicę. X dąży do nieskończoności, logarytm dąży do nieskończoności, mianownik też do nieskończoności. Mamy symbol nieoznaczony, nieskończoność nad nieskończoność. Tu zostawiłem troszeczkę miejsca. Z boku biorę iloraz pochodnych. Pochodna licznika 1 przez x, pochodna logarytmu, pochodna mianownika 1 przez 2 pierwiastki z x. To się równa. Uporządkujmy to wszystko. To są 2 pierwiastki z x przez x. Ten x zapiszemy jako pierwiastek z x razy pierwiastek z x. Jeden pierwiastek się uprości i zostało z tego wszystkiego 2 przez pierwiastek z x. Przy x dążącym do nieskończoności, do x dąży do plus nieskończoności, cały ten ułamek dąży do zera. A więc istnieje granica ilorazu pochodnych, równa się 0, czyli ta granica też istnieje i równa się 0. I teraz jeszcze jedna uwaga. Liczymy dosyć dobrze te granice, ale może być taka sytuacja, że startujemy od ilorazu f przez g, który jest typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność, tak jak w twierdzeniu, jak w regule de L'Hôpitala. Bierzemy f' od x przez g' od x i badamy to przejście graniczne przy x dążącym do x0. I co się okazuje? Że znowu to wyrażenie jest typu 0 nad 0, a może nieskończoność nad nieskończoność. I co wtedy? No wtedy znowu nie znamy granicy tego ułamka, co zalecam, no ocenę sytuacji. Bo jeżeli to wyrażenie jest znowu typu 0 nad 0, to trzeba ocenić, czy to jest bardzo skomplikowane wyrażenie, czy to jest prostsze wyrażenie, czy jest szansa, żeby jeszcze raz zastosować regułę de L'Hôpitala. To znaczy teraz ten ułamek będzie wyjściowy, bo to jest wyrażenie znowu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność. I co robimy? Bierzemy pochodną drugą, czyli pochodną licznika przez pochodną mianownika, czyli druga pochodna mianownika i badamy to przejście. I gdyby teraz okazało się, że granica drugich, ilorazu drugich pochodnych istnieje, to wtedy stosujemy regułę de L'Hôpitala i stwierdzamy, że granica pierwszych pochodnych, ilorazu pierwszych pochodnych istnieje i równa się tej liczbie g,
A drugi raz reguła dell'Hôpital mówi, że i granica tego istnieje. Czyli wniosek, czasem kilka razy trzeba różniczkować licznik i mianownik i badać te ilorazy, ale czasem te ilorazy się robią tak skomplikowane, że trzeba zaniechać tej metody. To już zależy indywidualnie od funkcji. Cały czas mówimy o zastosowaniu reguły dell'Hôpitala do liczenia granic funkcji tego typu f od x przez g od x w przejściu granicznym do jakiegoś x0, to x0 może być i nieskończonością, może tu być granica jednostronna i wyrażenie f przez g jest typu 0 nad 0 i wiemy, co to oznacza, albo nieskończoność nad nieskończoność. Już przykłady podaliśmy. Może się jednak zdarzyć sytuacja taka, że mamy do rozważenia granicę wyrażenia f razy g, gdzie w przejściu granicznym f dąży przy x dążącym do x0, dąży do zera, a g dąży do nieskończoności. Czyli nie mamy takiego modelu f przez g typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność, tylko wyrażenie nieoznaczone powiemy w tym przypadku typu 0 razy nieskończoność. No i co wtedy? No wtedy formalnie reguła dell'Hôpitala nie funkcjonuje, ale jest jednak wyjście, że i w tym przypadku da się zastosować regułę dell'Hôpitala po pewnym triku technicznym. To znaczy, domyślamy się, bierzemy iloczyn f razy g, który będzie stał za tym limesem i przekształcamy go do takiej postaci. I wtedy już na tę kreskę ułamkową popatrzmy. Jest to wyrażenie f dąży do zera, a 1 przez g, 1 nad nieskończoność też dąży do zera i to jest już wyrażenie 0 nad 0. Także już do tej wersji, gdzie w liczniku stoi f, a w mianowniku 1 przez g, możemy regułę dell'Hôpitala zastosować. Również dobrze możemy g w liczniku zostawić, a dać 1 przez f i wtedy mamy wyrażenie nieskończoność nad nieskończoność. Czyli zaraz zrobimy przykład, który pokaże, jak to się w praktyce robi. Może być sytuacja taka, już inna, że mamy wyrażenie f minus g typu nieskończoność minus nieskończoność. Wiemy, o co chodzi w przejściu granicznym. Otóż wtedy też sobie można poradzić. Sytuacja jest trudniejsza, ale wtedy no, trzeba już na konkretnych funkcjach działać. A gdy ktoś nie potrafi, to może skorzystać z ogólnej formuły, że to jest 1 przez g minus 1 przez f przez 1 przez f razy, to jest razy g. I to już jest wyrażenie nieskończoność minus nieskończoność. To do zera, czyli licznik dąży do zera, a mianownik 1 nad nieskończoność to jest 0 i to jest wyrażenie 0 nad 0. I mając już taki model, no czasem może to być funkcja bardzo skomplikowana, ale jednak szansa jakaś jest, że zastosujemy regułę dell'Hôpitala. W końcu mogą być jeszcze inne wyrażenia nieoznaczone, na przykład 1 do potęgi nieskończoność, może być nieskończoność do zera, 0 do zera i wiemy, co to znaczy. Wtedy stosujemy, czyli jeżeli będzie funkcja f do g, na przykład jednego z tych trzech typów, wtedy stosujemy taki manewr techniczny, rachunkowy. Bierzemy f g, zapisujemy to jako e do logarytm z f przez g. Do g, to jest słuszne, to się równa. Teraz to g wyskoczy jako czynnik w to miejsce i mamy e do g razy logarytm, trzeba to zapamiętać, razy g i wtedy proszę popatrzeć na wykładnik, który odrębnie możemy wziąć, g razy logarytm z f-a. No i załóżmy, że to jest 0 do 0 na przykład, czyli g dąży do 0, a f dąży do 0, czyli logarytm dąży do nieskończoności. No ale wtedy to możemy przekształcić dalej, to jest logarytm z f przez, g, przez 1 nad g. I mamy już nieskończoność nad nieskończoność, czyli zajmiemy się samym wykładnikiem. I na koniec przykłady proste. Obliczyć granicę limes x razy logarytm z x przy x dążącym do zera z prawej strony. Analizujemy sytuację, to dąży do zera, logarytm dąży do minus nieskończoności, czyli to jest dokładnie ta sytuacja. No więc najpierw przekształcam funkcję przy x dążącym do zera z prawej strony, zostawiam w liczniku logarytm, bo to się będzie dobrze różniczkowało za chwilę, a i do mianownika idzie 1 nad x i już mam wyrażenie nieskończoność nad
nieskończoność, stosujemy regułę de l'Hôpitala, czyli bierzemy iloraz pochodnych, pochodna licznika, czyli logarytmu 1 przez x, pochodna mianownika 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat, to się równa minus x po uproszczeniu, no więc przy x dążącym do zera z prawej strony to dąży do zera. Wniosek, ta granica istnieje i równa się 0. I na koniec jeszcze jeden przykład, może tylko zaczniemy. Mamy do policzenia granicę limes x do potęgi sinus x, trudna funkcja przy x dążącym też do zera z prawej strony. No więc jest to wyrażenie typu 0 do potęgi 0, bo sinus w zerze i x w zerze ma 0, czyli to jest ten model. No to bierzemy funkcję x do sinus x, przekształcamy według tej reguły, czyli to będzie limes e do logarytm z tej funkcji i zrobię to szybciej, sinus wyskoczy przed logarytm razy logarytm z x przy x dążącym do 0 plus. I teraz, żeby tego nie ciągnąć wszystkiego razem, odrębnie weźmiemy granicę limes wykładnika, czyli sinus x razy logarytm z x przy x dążącym do 0 plus. Analizujemy sytuację, sinus dąży do 0, logarytm do nieskończoności. No i to jest wyrażenie 0 razy nieskończoność, czyli znowu tego typu robimy kolejne przekształcenie. Logarytm zostawię w liczniku, w mianowniku będzie 1 przez sinus x przy x dążącym do 0 plus. I teraz już jest wyrażenie nieskończoność nad nieskończoność i do tej funkcji możemy zastosować regułę de l'Hôpitala, czyli wziąć pochodną, 1 przez x, ale to już chyba Państwu zostawię, przez pochodna 1 przez sinus, to jest sinus kwadrat w mianowniku, x w liczniku pochodna 1 0 razy sinus, minus 1 razy pochodna sinusa cosinus x i trzeba zająć się tą granicą. Już gwarantuję, że ta granica będzie istniała, czyli będzie istniała ta granica, prawdopodobnie to dąży do zera. Wtedy korzystamy z ciągłości funkcji e do x. Jeżeli wykładnik dąży do zera, to całość dąży do e do zera, bo funkcja jest ciągła, czyli granicą będzie 1. Podsumujmy. Mamy regułę de l'Hôpitala. Bardzo praktyczne narzędzie do liczenia granic funkcji. Liczy się granice funkcji ułamków typu 0 nad 0, typu nieskończoność nad nieskończoność, bądź innych wyrażeń nieoznaczonych, które można doprowadzić do typu 0 nad 0 albo nieskończoność nad nieskończoność. I zamiast badać i liczyć bezpośrednio trudną granicę ułamka f przez g tego typu, no to wystarczy wziąć ułamek z pochodnymi. I jeżeli granica ilorazu pochodnych istnieje, to wtedy twierdzenie mówi, że istnieje granica, tak za darmo to wszystko mamy, istnieje granica wyjściowego ilorazu i ona jest taka sama. Thank you.